Z nami Karolina Kudłacz. Karolina, początek zgrupowania reprezentacji Polski, nowy selekcjoner, ale kapitan drużyny narodowej bez zmian. No tak, tak się wydarzyło. Nowy trener Leszek Krowicki zadecydował, że dalej chciałby, żebym pełniła tą funkcję. Dla mnie jest to ogromny wyróżnienie i zaszczyt, więc nie wyobrażam sobie nie przyjąć takiej propozycji. Już w piątek pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera. Jak wyglądają te dotychczasowe treningi? No do tej pory odbyliśmy tylko dwa treningi, więc ciężko cokolwiek mówić. Jest bardzo dużo nowych rzeczy, nowych informacji. Gdzieś staramy się odnajdywać tym wszystkim. Nie jest to łatwe, więc na pewno te dwa mecze nie będą miały jakiegoś ogromnego znaczenia dla nas. Chcemy się radować tą piłką, chcemy robić postępy. Grupa jest młodych zawodniczek, więc je też trzeba jakoś wprowadzić na ten najwyższy poziom, co nie jest proste, więc no, oczekiwania na pewno zawsze były i są duże, ale musimy racjonalnie też oceniać nasze możliwości. W piątek zmierzycie się ze Słowacją, a w sobotę z Islandią lub Szwecją. Czy wolałbyście zagrać ze Szwedkami, z gospodyniami grudniowych Mistrzostw Europy, czy z Islandią? Nie wiem, no na tym etapie, jak mówię, zespół jest totalnie przebudowany i jakoś zaczyna funkcjonować na nowo. To chyba nie ma nam dla nas większego znaczenia. My zawsze chcemy grać z tymi najlepszymi, bo wtedy można zobaczyć, jakie są niedociągnięcia i co trzeba poprawić, więc mierzyć się z najlepszymi, a w tym wypadku teoretycznie jest to Szwecja. Do startu Mistrzostw Europy pozostały 2 miesiące. Co sądzicie o grupie? Bo wszyscy wiemy, że Mistrzostwa Europy to chyba najtrudniejszy turniej, zresztą skład naszej grupy na to też wskazuje. No rzeczywiście trafiłyśmy moim zdaniem bardzo trudną grupę. Czy już myślimy? Nie, na razie chyba jeszcze nie, ponieważ dużo się działo wokół naszego zespołu. Sama zmiana trenera to naprawdę jest tak, jakby zaczynał zespół funkcjonować od samego początku, z czystą białą kartką, więc dużo nowych informacji, tak jak już wspominałam, wszystko jest nowe, poznajemy siebie, dopiero to jest pierwsze zgrupowanie. Na pewno każda z nas już gdzieś myśli o tych mistrzostwach Europy. Zespół rzeczywiście no, bardzo ciężkie, turniej bardzo trudny. Więc zobaczymy jak będzie. Na razie robimy małe kroczki do przodu, to zgrupowanie, dwa mecze i przyjdzie czas na analizę większą później. Bardzo dziękuję za rozmowę i trzymamy kciuki. Dziękuję.